Dziękuję bardzo pani Barbarze za prezentację zaszczytną. Jak z tych książek, które pani zechciała wspomnieć, to najbliższa temu, co będę mówił, jest książka już sprzed lat 20, Przedwiośnie czy Potop, Studium Postaw Polskich. A teraz muszę powiedzieć, że występuje na tle tego plakatu tej wystawy, którą oczywiście widziałem, ale że będę mówił o wszystkim tym, czego na tej wystawie nie ma. W tym sensie oczywiście to towarzyszy tej wystawie, ale jest może nie jej uzupełnieniem, ale pewną alternatywą. No, można by powiedzieć, że nie ma, bo też w jakimś sensie być nie mogło. Jedno z głównych ilustracji tego, o czym chcę państwu powiedzieć, jedno z głównych przykładów, zresztą no, przykładem w skali światowej, nie mającym właściwie precedensu, i na przełomie XIX i XX wieku, także w toku wieku XX, pewne przykłady w różnych krajach potem by się znalazły, ale żaden nie jest tak imponujący. Tym przykładem jest mianowicie tak zwany Uniwersytet Latający. W latach 1885-1905, czyli przez 20 lat, działał w Warszawie tak zwany Uniwersytet Latający. Dlaczego on się nazywał Latający? Dlatego, że to był uniwersytet, którego seminaria i wykłady odbywały się w prywatnych mieszkaniach. W związku z tym on zmieniał co chwilę miejsce. Jak państwo pewnie wiedzą, ale na wszelki wypadek dopowiem. Uniwersytet Warszawski nazywał się wówczas Cesarskim Uniwersytetem Rosyjskim i językiem wykładowym w nim był język rosyjski, a na wydziałach humanistycznych się nie studiowało, na wydziale humanistycznym się nie studiowało, ponieważ ten wydział był miejscem instytucjonalnej rusyfikacji. Najwybitniejszy historyk literatury czasów pozytywizmu, Piotr Chmielowski, który otrzymał propozycję objęcia docentury na tym uniwersytecie, odmówił, bo musiałby wykładać literaturę polską po rosyjsku. Więc ten Uniwersytet Latający to był Uniwersytet Polski, albo żeby użyć terminu, który dzisiaj bywa sarkastycznie używany, polskojęzyczny, w odróżnieniu od rosyjskojęzycznego. Ale nie tylko. To był uniwersytet założony przez kobiety. Jego animatorką była Jadwiga Szczawińska Dawidowa, prawie przez żona Jana Władysława Dawida, wybitnego pedagoga i publicysty tamtych czasów. I redaktora, tak? A, przepraszam, już mówię. I aktywistkami były kobiety. No, miał wybitnych uczniów, a raczej uczennicy. Maria Curie-Skłodowska, zanim wyjechała do Paryża w roku 1891, jeśli dobrze pamiętam, to przeszła przez ten Uniwersytet Latający. Teraz ten Uniwersytet Latający jeszcze na dodatek był uniwersytetem głównie kobiecym. A dlaczego jeszcze na dodatek? Dlatego, że w Imperium Rosyjskim Carskim kobiety nie miały wówczas prawa studiowania na uniwersytetach. Zresztą nie tylko.
Znaczy w Szwajcarii, w Belgii już można było i mamy we Francji i mamy w biografiach naszych wybitnych kobiet jak Maria Kilisz-Kłodowska, Maria Dąbrowska, Róża Luksemburg i wiele innych. Mamy te epizody studiowania w Zurichu, w Brukseli, w Paryżu. Ale w cesarstwie rosyjskim nie było. W cesarstwie austro-węgierskim też nie. Pierwsze kobiety zostały przyjęte na Uniwersytet Jagielloński w roku 1900. I przez ten uniwersytet w ciągu tych 20 lat, ten uniwersytet latający, ten, który spotykał się w prywatnych mieszkaniach, który ustanowił wzór dla dwóch podziemnych uniwersytetów, jakie działały w Warszawie podczas okupacji niemieckiej, hitlerowskiej. To też jest jedyny przykład na świecie dwóch podziemnych uniwersytetów. No i wielu innych zresztą szkół i uczelni. Ale wracam do tego uniwersytetu latającego. Otóż niestety nie można zrobić wystawy, bo nie tylko oczywiście nie mamy obrazów, które by ilustrowały te seminaria, ale nie mamy, historycy nie mają porządnej dokumentacji, bo ona ze względów konspiracyjnych nie była prowadzona. Bo, tak? Przepraszam, że ten mikrofon zbiera do góry. Możemy zatem, to co mówię, to są szacunki. Otóż to, o czym chcę Państwu powiedzieć, to jest cała ta sfera działalności społeczno-edukacyjno-kulturalnej, bez której nie byłoby niepodległości. A przynajmniej nie byłoby jej w tym kształcie, w jakim w roku 1918 ona została ogłoszona. Bo trzeba przypomnieć, o tym rzadko się przypominało z okazji tej stuletniej rocznicy, że pierwszy manifest niepodległej Polski został ogłoszony 7 listopada 1918 roku przez tak zwany rząd lubelski, który dokładnie nazywał się Tymczasowym Rządem Ludowym Republiki Polskiej. I on ogłosił manifest, który zawierał wszystkie deklaracje przeprowadzenia wszystkich postępowych reform społecznych, jakie wówczas były ważne, 8-godzinny dzień pracy, prawo do związków zawodowych, wolności słowa, zrzeszania się i tak dalej, i prawa wyborczego kobiet. Polska niepodległa była jednym z pierwszych krajów, które takie powszechne prawo wyborcze wprowadziły. No więc gdyby nie ta cała działalność społeczno-kulturalno-edukacyjna, która trwała 20 do 30 lat. Możemy zacząć od pierwsze seminaria poprzedzające ten uniwersytet latający, to jest rok 1882. W 85 one zostają scalone. Istnieje pod tą nazwą do 1905 roku, potem pod nazwą Towarzystwa Kursów Naukowych. W latach 70. ten uniwersytet latający zostanie również powtórzony przez grupy opozycyjne przeprowadzające wykłady w prywatnych mieszkaniach. To jest następna kontynuacja. A teraz wróćmy do naszego, do tego tytułu Krzycząc Polska. Ponieważ właściwie wszystko to, o czym ja mówię, odbywało się po cichu i bez krzyku. Ale jest niezmiernie ważne. No więc miałem zacząć od takiej wymyślonej, od rozmowy, a właściwie więcej niż dyskusji, bo kłótni Żeromskiego z Piłsudskim.
ona jest trochę zmyślona, chociaż nie całkiem, bo jak wiadomo, kilkakrotnie doszło do spotkań Żeromskiego z Piłsudskim. Ostatnie miało już miejsce w Belwederze, jak już Piłsudski był naczelnikiem państwa, ale wcześniej, podczas zarówno w Zakopanem i w Krakowie, był też taki epizod, że Żeromski w 1915 roku, jak państwo pamiętają, ta kompania spod Oleandrów w Krakowie wymaszerowuje do zaboru rosyjskiego, czyli do Kielc, gdzie nie jest specjalnie dobrze witana. Ale Żeromski jedzie, żeby się do niej przyłączyć, do tego pochodu, ale w pewnym momencie rezygnuje. Nie jest jasne, z jakich powodów rezygnuje. Coś tam z transportem było nie tak, coś tak, ale by tak rzec, to jest trochę symboliczne starcie. Teraz na czym polega ta moja, jak wygląda ta moja wymyślona trochę rozmowa, bo są świadectwa, takie wspomnienia Michała Sokolnickiego, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego i polityka międzywojennego, publicysty, trochę też krytyka literackiego, przyjaciela zarazem Piłsudskiego i Żeromskiego, który zapisuje takie w swoich wspomnieniach, to ma 14 lat tytuł, zapisuje takie starcia, ale ja to troszkę wyostrzyłem. Bo jest taka rozmowa o tym, że będzie już niepodległe państwo polskie. I Piłsudski mówi, a Żeromski pyta, a policję też będziecie mieli? Żandarmerię też? I będziecie skazywać? Piłsudski mówi, oczywiście, no na tym polega każde normalne państwo. A Żeromski mówi, no nie. Tego w Polsce być nie może. Co właściwie mówił, co mówił Piłsudski, a co mówił Żeromski w tej domyślanej, podkreślam, nie ten, ona jest wyciągnięta, wyostrzona z tym, no, wymyślona. Po pierwsze, Żeromski ucieleśniał to, co miało całą tradycję romantyczną za sobą i zresztą był traktowany jako ostatni Wajdelota. To jest określenie z tamtych czasów. Ostatnie wcielenie wieszcza narodowego, tego, który przeprowadził Polaków z niewoli do ziemi obiecanej. Jest taki wspaniały zresztą obraz, obraz w sensie literackim. Tu go nie namalowany, też go nie mamy. Jak Żeromski stoi, rzecz się dzieje już w roku 1920, więc w niepodległej Polsce, na skarpie w Orłowie i patrzy na morze takim natchnionym wzrokiem. Lechoń pisze tak, jakby to właśnie był obraz tego proroka, który nas wyprowadził z niewoli do ziemi obiecanej. No jak był widziany Piłsudski, to państwo mogą zobaczyć na tej wystawie, jak ja na to dzisiaj patrzę, ale każdy z tu obecnych patrzy swoim sposobem. Ja mówię o tym, jak ja na to patrzę dzisiaj na te projekty pomników, to mnie się wydaje, że one są na granicy parodii. To znaczy, że to jest taka stylistyka monumentalizacji, że ona jest trudna w ogóle do ścierpienia dzisiaj i do przyjęcia, choć oczywiście nie brakuje współcześnie takich, którzy nie umieją projektować i stawiać dyskretnych pomników, tylko muszą stawiać pomniki gadatliwe, jak ja to nazywam, żeby one były przeładowane wszystkim, co się da. No ale wróćmy do tej rozmowy wymyślonej przeze mnie. W gruncie rzeczy ona
powinna być skojarzona, ta wymyślona, z rozmową, która odbywa się w może najważniejszej ciągle powieści Stefana Żeromskiego, to znaczy w Przedwieściu. Jest taki moment, w którym Cezary Baryka po różnych jego życiorysu, nie będę Państwu opowiadał, bo wszyscy go znają, po różnych tych perypetiach swoich, już się zapoznał z komunistami, ale nie tylko, rozmawia z Szymonem Gajowcem w jego gabinecie. Szymon Gajowiec jest Piłsudczykiem. To nie jest wprost powiedziane, ale cała jego charakterystyka ideowo historyczna, to znaczy rekonstrukcja jego przeszłości, wskazuje na to, że on jest Piłsudczykiem. No, ale nad jego głową w jego gabinecie wiszą takie trzy portrety. Cezary Baryka jest niewprowadzony w historię Polski, bo jak Państwo pamiętają, przybył z Tbilisi, czyli z Tyflisu, czyli z Gruzji, a właściwie z gruzów Cesarstwa Rosyjskiego i z Rosji już bolszewickiej. No. I teraz Cezary pyta Szymona Gajowca, a kto to jest ci trzej, co tam wiszą u pana? A, odpowiada Gajowiec, to są warszawiacy. A kim są warszawiacy? A, to była, powiada Gajowiec, cała generacja naszych nauczycieli, z których wyrosło to wszystko, czym my jesteśmy. To w tej konkretnie, w tym obrazie są trzy portrety. Jest Marian Bohusz, czyli Józef Karol Potocki, jest Stanisław Krzemiński i jest Edward Abramowski. Wypadałoby opowiedzieć pokrótce życiorysy wszystkich trzech, czego się nie da zrobić, bo mam tu dużo, dużo więcej zagadnień, ale bardzo krótko. W latach 1880, z końcem 86, dużo dłużej, ale do 1891 roku w Warszawie ukazuje się taki tygodnik, który ma tytuł Głos, którego główną postacią redakcyjną jest Józef Karol Potocki, którego pseudonim jest Marian Bohusz i on jest w historii znany jako Marian Bohusz. Żeby Państwo dobrze wiedzieli, to on sobie przybrał ten pseudonim na cześć Marii Bohuszewiczówny, która była następczynią Ludwika Waryńskiego, kiedy już pierwszy proletariat został zlikwidowany. I w tym głosie współpracują ze sobą publicyści, którzy potem będą ważnymi postaciami lewicy polskiej tamtego czasu. Ludwik Krzywicki, Wacław Tarkowski, Ludwik Hering i różni inni. I będą ci, którzy będą patronami prawicy, Jan Ludwik Popławski, a wkrótce także młodszy od nich Roman Dmowski. Jest taki moment, takie pięć, sześć lat, w którym oni wszyscy są jeszcze razem, ponieważ chodzi o przebudowę kultury polskiej i przebudowę polskiej świadomości i przebudowę całego tego otoczenia, w którym się znajdują. Marian Bohusz był może dla Żeromskiego najważniejszą postacią z tej trójki, ponieważ on patronował jego debiutowi.
w jakich to się dzieje, okolicznościach materialnych, o czym muszę powiedzieć, to najlepiej świadczy taka anegdota. Już Żeromski, która jest autentyczna, ta nie jest wymyślona. Już Żeromski debiutował w Głosie, pierwsze opowiadania wydrukował. I został zaproszony przez redaktora, żeby się osobiście z nim zapoznać. To znaczy przez Mariana Bohusza. Marian Bohusz mieszkał na tak zwanym Czwartaku na ulicy Mazowieckiej. Czwartaki to były czwarte piętra kamienic mieszczańskich, które były właściwie dla służby. Więc ten owiany nimbem wspaniałości redaktor mieszkał na Czwartaku, miał jedno krzesło, jeden stół i dużo książek i papierów. I podczas tej rozmowy, tej zapoznawczej z tym, ucho miał, wiedział, że to Władysław Stanisław Reymont też u niego debiutował. Miał wyczucie, ale on zadaje Żeromskiemu takie pytanie, bo chce się dowiedzieć, jak on sobie radzi w życiu. Bardzo było ciężko. Czy pan ma środki zaspokojenia głodu? Tekst tego pytania mówi właściwie wszystko, w jakich realiach to się odbywa. On go nie pyta, czy pan ma z czego żyć? Albo jak pan sobie daje radę? Tylko czy pan ma środki zaspokojenia głodu? To jest ten, Bohusz jest tu bardzo ważną postacią, ponieważ na początku lat 90. te dwa środowiska zaczynają się rozchodzić. Instytucjonalizują się stopniowo dwa ruchy polityczne. Znaczy partii jest więcej, ale skrzydła dwa. Jaka będzie historia konfliktów politycznych przez następne kilkadziesiąt lat, to ja nie będę Państwu opowiadał, bo to nie należy do mojej, tylko muszę sygnalizować, że mamy to w pamięci. Bohusz był jedynym, który ucieleśniał jeszcze wczesną jedność. Tych, których w języku ówczesnym nazywano, w tamtym języku, jedni nazywali się patriotnikami, a drudzy nazywali się międzynarodowcami. Bo byli bardziej zorientowani na różnice klas społecznych niż na kwestie narodowe. I z Marianem Bohuszem jest taka sytuacja, że on za udział w takiej manifestacji, to była ostatnia wspólna manifestacja w setną rocznicę Konstytucji 3 maja w 91 roku. On został zesłany na parę lat zresztą i to zdaje się do Odessy, gdzie w końcu nie był Sybir. Ale kiedy wrócił po 3 czy 4 latach, już wszystko się rozeszło. I to, co było jednością, już było polem konfliktów i starć. I wyszedł z miasta Warszawy. Do dziś nie wiadomo, gdzie poszedł. I co się z nim stało. Żeby tak powiedzieć, to symboliczny, ten koniec jest symboliczny, bo on jest końcem tej wstępnej jedności. To są naprawdę wielopłaszczyznowe, wielonurtowe, wielopostaciowe źródła polskiej niepodległości i tego, co następnie stanie się jej treścią. Wróćmy do tego, w takim razie do tego Żeromskiego. Otóż co do Abramowskiego jeszcze wrócę. Ale co odpowiada na pytania, a co oni właściwie zrobili
warszawiacy. Dlaczego im pan nadaje taki tytuł ogólny i wspólny? Czy dlatego, że w Warszawie mieszka? Nie, odpada Gajowiec, nie dlatego. Za czasów niewoli rosyjskiej mieliśmy tutaj w Warszawie znakomitych pracowników, świetne charaktery, doskonałych uczonych, którzy żyli w tłumie, przeszli niepostrzeżeni i nieuznani. Zupełnie greccy niewolnicy. Ludzie ci należeli do typu, który się w tłumie rozpłynął, znikł, lecz nasycił sobą pokolenie. Z tych ludzi my, to jest moje pokolenie, wyssaliśmy wszystko, czym żyjemy aż dotąd. Tak mówi w napisany przez Stefana Żeromskiego Szymon Gajowiec. I to właściwie jest najbardziej zwięzłe określenie tego, co się wówczas, w Warszawie podczas zaboru rosyjskiego i podczas narastającej, przynajmniej w latach 90. i na początku do rewolucji 905 roku, o której za chwilę parę słów, tą rewolucję akurat mamy trochę zaświadczoną na tej wystawie, choćby w słynnym obrazie Lenca, ale też Stanisława Łakowskiego, po którym chyba nikt by się nie spodziewał, że coś takiego namaluje. To jest ten obraz z tych kozackich żandarmów prowadzących chłopca w alejach. On chyba jest tak specjalnie pomniejszony, oni są wyniesieni na tych koniach, żeby ten kontrast był bardziej przejmujący. Ale wróćmy do tego. Więc tak, państwo wiedzą, sytuacja w tych trzech zaborach, które się złożą na jedną Rzeczpospolitą, a proces jej jednoczenia naprawdę będzie bardzo trudny, ale też zasadniczo uwieńczony sukcesem, zasadniczo, była bardzo różna. W zaborze austriackim, czyli w Galicji, która była krajem autonomicznym w cesarstwie, w cesarsko-królewskiej Austrii, było polskie szkolnictwo i dwa polskie uniwersytety. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kazimierza. I względna wolność prasy i słowa. Znaczy, daleko posunięta w stosunku do tego, co było możliwe tutaj. No tutaj to znaczy w zaborze rosyjskim. W zaborze pruskim z kolei, no, co prawda, germanizacja szkolnictwa była daleko posunięta, ale była to jedyny kraj w tym zestawie, w którym był obowiązek wprowadzony zresztą na początku XIX wieku w Prusach obowiązek szkolny. Co oznaczało obowiązek powszechnego nauczania. W roku 1918, jak Polska odzyskuje niepodległość, to mamy taką sytuację, że w dawnym zaborze pruskim 94% mieszkańców umie czytać i pisać. A w dawnym zaborze rosyjskim, w województwach wschodnich, na Wołyniu i na Polesiu, do 80% nie umie czytać i pisać. Takie są różnice. I teraz wracając do tego zaboru rosyjskiego, w którym to wszystko się odbywa. To wszystko, czyli ci warszawiacy, najważniejsze rzeczy. Otóż w związku z tym, że właściwie nie było z polskiego szkolnictwa i nie było, jak już mówiłem, polskiego uniwersytetu, trzeba było zorganizować cały system szkolny półtajny albo całkowicie tajny.
No jak Państwo mają tutaj na Powiślu, niedaleko stąd, tam od rozbratu ulicy imienia Cecylii Śniegockiej, to ona założyła tak zwany Bosy Uniwersytet. Dlaczego Bosy? Dlatego, że on był dla dzieci z Powiśla, Pragi i była to szkółka elementarna. No? Aż do tego Unii poprzez rozliczne szkoły szczebla podstawowego i średniego były, tak, były słynne pensje dla panien i na tych pensjach, nie wiem czy na każdej, prawie na każdej z tych pensji był podwójny program nauczania, oficjalny i nieoficjalny. Taki, że jak wpadała kontrola ze strony rosyjskiej, to było to było wiadomo, co należy udawać, że się robi. I to jest rzecz, to jest jedna olbrzymi zespół organizacji edukacyjnych razem z bardzo ważnym ich zapleczem teoretycznym. To jest epoka wielkich pedagogów, ponieważ kwestia wychowania, w szerokim sensie tego słowa, wychowania to znaczy kształtowania człowieka w pełnym rozumieniu, jest jedną z podstawowych kwestii, jakie wówczas są wśród myślicieli tamtego czasu dyskutowane, i ja nie mam tu możliwości, żeby Państwu przedstawić całą panoramę, ale najwybitniejszym współtwórcą tego i zarazem no jakby emblematycznym przedstawicielem tego nurtu jest Janusz Korczak, który wtedy się formował. Też w uniwersytecie latającym. I bardzo ile można powiedzieć o Korczaku, to Państwo się domyślają. Ja tylko powiem rzecz, jedną kwestię, bardzo ważną. Chodzi nie tylko o to, żeby dziecko uczyć. Chodzi o to, żeby ono było podmiotem. Tak? To znaczy chodzi o to, żeby je respektować w jego jakości własnej, a nie wpychać w nałożony z zewnątrz strychulec. Żeby nie powiedzieć w tak zwaną dyscyplinę, która wisiała wówczas nad całym systemem, zastanym systemem wychowawczym. Dyscyplina to nie było wtedy pojęcie abstrakcyjne, tylko konkretne. To był taki wielorzemienny bicz na drewnianym czonku. To się nazywało dyscyplina i to właściwie znajdowało się w każdym porządnym mieszczańskim mieszkaniu. To jest cały ten obszar wychowawczy, edukacyjny, budzący z całą świadomością godność własną w małym człowieku. Kiedy w 1905 roku rozpocznie się w Warszawie, w lutym 1905 roku, powszechny strajk szkolny, którego celem jest polonizacja, repolonizacja szkolnictwa. To jest wielki wiec w Filharmonii. Nie pamiętam, którego lutego, no ale w lutym 1905 roku. To idzie razem. Razem idą masowe strajki robotnicze i masowy strajk młodzieży szkolnej.
to jednocześnie, oczywiście wraz z postulatami takimi, że to ma być szkolnictwo polskie, rozlegają się różne inne krytyczne dyskusje, z których warto zapamiętać na przykład to, że już wówczas są tacy, Korczak też o tym pisze, ale może nie tak stanowczo, którzy piszą, że ten system szkolny oparty na nieustannych ocenach i na kwantyfikowanej, czyli sprowadzanej do ilościowych ocen rywalizacji jest w gruncie rzeczy quasi militarny. Co, jak się zdaje, było bardzo przenikliwym, przenikliwą krytyką. Ale to jest jeden, ten poziom. Prawda? Teraz jest drugi poziom, niesłychanie ważny. I ten się wiąże z nazwiskiem tu się pojawiającym u Żeromskiego w tym fragmencie Edwarda Abramowskiego. Otóż chętnie osobny wykład o Abramowskim. No, bardzo krótko. Otóż w lutym, w tym samym lutym 1905 roku, kiedy w Warszawie i w cesarstwie, znaczy w tak zwanym wówczas kraju przywiślańskim, rozpoczyna się strajk prawie generalny, bo zarówno szkół, jak i fabryk, i zakładów pracy, to w Krakowie zostaje wydrukowana broszura napisana przez Edwarda Abramowskiego. W lutym ona już jest kolportowana w Warszawie. Wydrukowana jest w Krakowie, bo tam była stosunkowo daleko posunięta swoboda druku, która nosi tytuł Spisek powszechny przeciw rządowi. I teraz jaki jest sens tej broszury? Bo oczywiście nie chodzi o to. Ona ma taki tytuł, który jest wówczas chwytliwy. No? Ale to nie jest projekt organizacji terrorystycznych. Ani to w ogóle nie jest projekt organizacji zbrojnych. Można powiedzieć, nie pamiętam, czy Piłsudski kiedykolwiek wypowiadał się o Abramowskim. Edward Abramowski, jeden z najwybitniejszych myślicieli i działaczy tamtego czasu, zresztą jeden ze współtwórców Polskiej Partii Socjalistycznej, który odszedł od działalności politycznej później, nie dożył niepodległości. Dożył tego, że Uniwersytet Warszawski został zrepolonizowany i dostał na nim katedrę. Ale zmarł w czerwcu 1918 roku, więc na te kilka miesięcy przed odzyskaniem niepodległości. Ale teraz wracam do tej broszury, która była takim tekstem, można powiedzieć, no może nie katechizmem, ale takim utworem założycielskim dla całego olbrzymiego ruchu społecznego. Ponieważ co znaczył spisek powszechny przeciw rządowi? Znaczył on mianowicie tyle. Nie chodzi o to, żeby być przeciw. Chodzi o to, żeby stworzyć własną rzeczywistość społeczną. Własną rzeczywistość organizacyjną, własną rzeczywistość stowarzyszeń społecznych. Nie można powiedzieć oczywiście, że też można się zastanowić, jak to pokazać na wystawie. Chyba na takiej wystawie dzieł sztuki nie da się pokazać. Broszurę i jej pierwodruk można pokazać. Prawda?
To jest program powszechnego związku, powszechnej budowy stowarzyszeń społecznych i wiązania się ich wyższe struktury. No? I to jest w tym sensie spisek powszechny przeciw rządowi, ponieważ on tworzy własne społeczeństwo, na które ten narzucony, obcy, represyjny rząd nie będzie miał żadnego wpływu. Ten program w pewnym sensie został zrealizowany. To znaczy w tym, że w latach 905-907, to znaczy w tych latach, których ten ruch rewolucyjny w Polsce i w Rosji i zresztą w innych krajach Imperium Rosyjskiego osłabia władze carskie do tego stopnia, że one się cofają w różnych dziedzinach i w związku z tym te dziedziny są opanowywane przez rozliczne stowarzyszenia społeczne, na przykład przez organizacje nauczycieli. Teraz nie chcę Państwu powiedzieć mylnej daty, bo to jest wszystko w tym przedziale 905-907. Po 907 roku zaczyna się już, carat zaczyna ściągać cugle i swoboda działania społecznego się zostaje ograniczona. Powstaje w Warszawie, inspirowany w tym sensie przez Abramowskiego, Związek Towarzystw Samopomocy Społecznej, ZTSS, którym stowarzyszają się niebywale liczne liczby. Wszystko to jest opisane w bardzo dobrych książkach historyczki takiej inteligencji polskiej. To jest, są dwie jej książki. Inteligencja Zawodowa Warszawy w tamtych, Halina Kiepurska. Inteligencja Zawodowa Warszawy i Warszawa w latach 905-907. No, to nie bywało. Jednym Abramowski jest także teoretykiem i praktykiem takiej dziedziny zrzeszania się, która nazywa się spółdzielczością. Razem ze Stefanem Żeromskim i ze Stanisławem Wojciechowskim, który będzie drugim prezydentem po zabójstwie Narutowicza, który wywodzi się z PPS-u, był towarzyszem Piłsudskiego w redakcji Robotnika jeszcze. Ale Żeromski z Abramowskim i z Wojciechowskim też w roku 907 zakładają czasopismo, którego tytuł wymyśla Stefan Żeromski. Społem. Społem, czyli razem. Jeszcze do dzisiaj Państwo czas. Jeszcze można tu i ówdzie zobaczyć takie szyldy z tą dawną nazwą, którą tych trzech wymyśliło w roku 1907. Teraz, co jest to? Oczywiście to znowu jest olbrzymia dziedzina, która rozkwitła w II Rzeczpospolitej. Około roku 1935 mniej więcej 3,5 miliona obywateli drugiej RP, czyli praktycznie rzecz biorąc co dziesiąty mieszkaniec tego kraju, bo to było, ta Polska liczyła około 35 milionów mieszkańców wówczas, był członkiem jakiejś spółdzielni. Maria Dąbrowska, która uważała się za uczennicę Edwarda Abramowskiego, w pewnym sensie zresztą nią była. W roku 1937 chyba. Ta spółdzielczość
to nie jest tylko w projekcie Abramowskiego, zresztą nie tylko, bo to oczywiście jest ruch ogólnoeuropejski, jeśli nie później światowy. Oczywiście jak wszystko, co ważne, czy może jak wszystko, co nowoczesne, to zostało wymyślone w XIX-wiecznej Anglii. Pierwszymi, którzy założyli spółdzielnię spożywców, byli tkacze w miejscowości Rochdale i to był rok 1849. Po co powstawały takie spółdzielnie? Żeby nie padać ofiarą wyzysku sklepikarzy. Tylko żeby tę marżę ustalać samemu i dzielić się tym, znaczy sprzedawać i kupować, ale możliwie sprawiedliwie. Otóż po latach i po dziesiątkach lat wizja Abramowskiego zresztą i Dąbrowska dał temu wyraz w takiej książeczce, którą wydała w roku 1937, tak myślę, no ale 36-7 w tym przedziale. Ona ma tytuł Ręce w uścisku. To by można. I na okładce ma taki. To jest obrona spółdzielczości przed dwoma totalitaryzmami. Ponieważ ruch stowarzyszeniowy i ruch spółdzielczy uważane są przez wielu teoretyków i praktyków społecznych, nie za takie partykularne działki tam handlu czy zaopatrzenia, tylko za kształtowanie, za drogę i sposób kształtowania nowej rzeczywistości społecznej, której wszyscy są sprawiedliwymi współtwórcami. Takie mam pytanie kontrolne. Przepraszam Państwa, zawsze zadawałem je studentom, a nawet doktorantom. Prawie nikt nie umiał odpowiedzieć. Jaka jest różnica między spółką a spółdzielnią? W spółce ma się głosy zależnie od procentu udziałów. W spółdzielni każdy członek ma jeden głos niezależnie od wielkości udziałów. W tym sensie spółdzielnia jest pomysłem sprawiedliwych. Co nie znaczy oczywiście, że ona w tej globalnej gospodarce rynkowej, jaką mamy dzisiaj, daje sobie radę, ale o to mniej. Więc to jest ten drugi olbrzymi zespół działań społecznych, ta zmowa powszechna przeciw rządowi. Ja powiedziałem przedtem spisek, przepraszam, w tytule zmowa powszechna przeciw rządowi. Ta zmowa ma zresztą pewną tradycję w ówczesnej polszczyźnie. To chyba jako żywe słowo we współczesnej polszczyźnie zanikło, albo ma tylko negatywny wydźwięk. Wtedy miało pozytywny, jako właśnie takie stowarzyszenie się zbiorowe. No więc to jest ten drugi zespół, no, olbrzymich działań, bez których nie byłoby tej rzeczywistości, z lepszym lub gorszym skutkiem, bo kwestia oceny tego, co się udało osiągnąć w II Rzeczpospolitej, to jest oczywiście osobna kwestia. I teraz jest taki drugi dylemat. I ten dylemat pojawia się w tej rozmowie, w dalszym ciągu tej rozmowy Cezarego Baryki z Szymonem Gajowcem. I znowu przeczytam fragmencik. No to jest o Abramowskim, tak. Posłuchaj.
Abramowski nauczał, że należy bojkotować państwo, nawet tam, gdzie ono pracuje pozytywnie. A więc bojkotować szkoły, inspektorat fabryczny, filantropię państwową, pracę kulturalną i gospodarską, rugować i podcinać korzenie państwa, rozrywać łącznik między potrzebami ludzi a instytucjami rządowymi. Na miejsce zbojkotowanych instytucji państwowych, a raczej współcześnie z ich bojkotem, miałyby rozwijać się instytucje swobodne. Zamiast sądów państwowych, sądy polubowne. Zamiast policji, stowarzyszenia obrony. Zamiast szkół państwowych, szkoły wolne lub nauczanie prywatne i tak dalej. Wreszcie zamiast społeczeństwa terytorialnego, społeczeństwo stowarzyszeniowe. A teraz rzeczywistość. Stowarzyszenie Obrony to jest ta sama policja, jeśli ma być sprawnie i skutecznie działające, powiada Gajowiec. Rekonstrukcja tego, czego uczył Abramowski, jest doskonała u Żeromskiego, nie może być inna. Ale pytanie jest takie. Tam to było w obcym państwie i narzuconym. To był program bojkotu władzy narzuconej. We wszystkich jej postaciach, od przedszkoli i szkół począwszy. A teraz mamy własne państwo. Czy ten program jest jeszcze do czegokolwiek potrzebny? Nawiasem mówiąc. W roku 1916 Stefan Żeromski w Zakopanem, gdzie przebywał podczas wojny, wygłosił taki odczyt, napisał i wygłosił taki odczyt Literatura a życie polskie, który jest moim zdaniem jednym z najważniejszych takich świadectw samowiedzy literatury, nowoczesnej literatury polskiej. W którym w dużym skrócie powiedział tak. Literatura polska dotąd, to znaczy przez czas zaborów, to jest też jedno ze świadectw tego, że najlepsze umysły już się spodziewały tej niepodległości. W 1916 roku również, inspirowane całym tym zapleczem edukacyjnym, o którym mówiłem, powstaje Centralne Biuro Szkolne, kierowane przez Ksawerego Prausa i Helenę Radlińską, które już przygotowuje projekt stworzenia powszechnej edukacji polskiej. Jest to przeczucie, czy nawet przeświadczenie, że epoka rozbiorowa się kończy, będziemy urządzać się we własnym państwie. Ono w tych umysłach najświetlejszych, najbardziej zaangażowanych jest dość powszechne. Ale co w Żeromski mówi w tym odczycie? Mniej więcej mówi tyle, bardzo upraszcza, ale prawie to są takie słowa. Literatura polska dotąd pełniła funkcje zastępcze. Była parlamentem, gazetą i komisariatem. A teraz będzie od tych wszystkich powinności społecznych ma się uwolnić. Ma być wolna i niepodległa, tak jak literatura francuska albo rosyjska. O rosyjskiej też mówił w kraju. Dostojewski był tu przykładem. Znaczy ma... Literatura polska mówiła dotąd o duszy Polaka. Ma zacząć mówić o duszy człowieka. To było pragnienie wielkiego, niewątpliwie, pisarza, żeby się z tych okowów uwolnić, jak świadczy Przedwiośnie, które ukazało się właściwie tuż przed jego śmiercią, się z tych okowów nie uwolnił, bo Przedwiośnie jest powieścią o w służbie znowuż. Wracając teraz do tego dylematu, który jest najważniejszy. Czy
Tam dalej jest takie, taki zwrot. Stworzyliśmy doskonałe społeczeństwo w jego stowarzyszeniach. Czy to jest program ważny wtedy, kiedy państwo jest nasze? Że Romski zdawał się sądzić, tak przynajmniej wypowiada się Gajowiec, i można by powiedzieć, że jeśli zaczynałem od tej wymyślonej rozmowy, kłótni z Piłsudskim, że przechodził tu na stronę Piłsudskiego, państwo będzie to załatwiać. Ale moim zdaniem i inne pisma Żeromskiego, które wtedy publicystyczne, które są mało znane, jak na przykład Organizacja Inteligencji Zawodowej albo Początek Świata Pracy. To bardzo interesuje, z ducha Abramowskiego zresztą napisana broszura, która ukazuje się w 1919 roku. W pismach publicystycznych, jak myślę, że Żeromski nadal był przekonany, że ten program również we własnym państwie jest ważny i że bez wypełnienia realną tkanką społeczną, czyli całym tym stowarzyszeniowo, samorządowym, samoorganizacyjnym, czy samoorganizującym się społeczeństwem, to państwo nawet własne może być puste i dotkliwe dla wszystkich jego obywateli. W tym sensie myślę, że w tym sporze z Piłsudskim miał więcej racji, nawet jeśli to była racja wbrew samemu sobie, temu, co wypowiedział Szymon Gajowiec w tej rozmowie z Cezarym Baryką. Dziękuję bardzo, zmieściłem się w czasie.